Mamy tutaj definicję funkcji f od x i to jest dosyć taka skomplikowana definicja i naszym celem jest narysowanie wykresu tej funkcji. Teraz przypatrzmy się tej definicji. No widać, że ona, x jest ograniczony, dziedzina jest od minus 10, prawda, tu do minus 2, potem od minus 2 do minus 1 i potem jest od minus 1 do 10. Czyli dziedziną tej funkcji jest przedział minus 10, 10. No i na różnych fragmentach tego przedziału ta funkcja jest określona innymi wzorami. Teraz jeżeli popatrzymy sobie na te wzory, to widać, że to jest na każdym z tych przedziałów to jest funkcja liniowa, prawda? To jest równanie prostej w postaci ax plus b, no przy czym te proste są różne na różnych przedziałach. No więc naszym celem jest narysowanie wykresu, no to prawda, na poszczególnych fragmentach ten wykres będzie składał z różnych kawałków prostych, czyli z różnych odcinków, z 3 odcinków jakoś ze sobą połączonych. No i zacznijmy może od pierwszego, czyli co? No prostą jak rysujemy? No trzeba znaleźć dwa punkty, które leżą na tej prostej i je ze sobą połączyć właśnie prostą, czyli minus 0,125x plus 4,75. To jest równanie tej funkcji, równanie tej prostej. No i co? Dla x równego minus 10, czyli wstawiamy tutaj x równe minus 10, czyli minus 0,125 razy minus 10 plus 4,75. No ile to jest? To jest tak, no minus i minus to plus, mnożenie przez 10 to jest przesunięcie przecinka o 1, czyli będzie 1,25 plus 4,75, czyli to jest 6. Aha, czyli punkt o współrzędnych minus 10 i 6, o, czyli ten punkt leży na wykresie, to jest fragment naszego wykresu. No i teraz musimy znaleźć drugi punkt, który leży na tej prostej, czyli na przykład x równe minus 2. Czyli minus 0,125 razy minus 2 plus 4,75 i to jest, no minus znowuż to jest 125, to jest, będzie min 0,25, prawda, plus 4,75, czyli to jest 5. Czyli w punkcie minus 2 wartość naszej funkcji jest 5, ale nie do końca, prawda? Dlatego, że przedział jest otwarty, czyli w punkcie minus 2 no my nie możemy stosować tego wzoru i to zaznaczamy w taki sposób, że takie kółeczko otwarte zrobimy tutaj wokół tego O. Prawda? No i teraz te dwa punkty musimy połączyć odcinkiem. Spróbujmy to uczynić. O. O, to jest fragment naszego wykresu, no, w przedziale minus 10, minus 2. Dobrze, teraz w przedziale minus 2, minus 1, znowuż dla x równego minus 2 jest x minus 7, czyli teraz rysujemy dalej, czyli wartość naszej funkcji w punkcie minus 2 jest minus 2 plus 7, czyli 5. I wobec tego to jest tyle samo, co chciała mieć ta funkcja niebieska, czyli tak naprawdę nie ma tutaj żadnego skoku, czyli ten punkt możemy zakolorować, bo on należy do naszego wykresu. No i w punkcie minus 1 wykres to jest, wartość naszej funkcji jest minus 1 plus 7, czyli 6. W punkcie minus 1 jest 6 i znowuż to jest otwarty takie kółeczko, dlatego że punkt minus 1, no nie, w punkcie minus 1 musimy liczyć wedle tego wzoru, a nie wedle tego wzoru. Wobec tego tutaj taki mamy fragment. No i ostatni fragment w punkcie minus 1, to nasza funkcja ma tak, minus 12 jedenastych razy minus 1 plus 54 jedenaste. Czyli co, tu jest 12 jedenastych plus 54 jedenaste. 12 plus 54 to jest 66 i to przez 11 to jest 6. Czyli wartość w punkcie minus 1, nasza funkcja ma 6, czyli de facto możemy tutaj to kółeczko zamazać, zakolorować. Nie ma tutaj żadnego skoku, ta nasza funkcja nie będzie miała żadnego skoku, tylko wartość tu. No i teraz drugi punkt dla x równego 10 i widać, że ten punkt jest w dziedzinie, dlatego że nierówność jest nieostra. Minus 12/11 razy 10 plus 54/11. Czyli to jest minus 120/11 plus 54/11. No i minus 120 plus 54 to chyba jest minus 66. Tak. Minus, bo to jest 120 minus 54, tak? 120 minus 50 to by było 60, 70 i minus 4, tak, czyli 1, czyli to jest minus 6. Wobec tego wartość naszej funkcji w punkcie 10 jest minus 6, czyli minus 6 tutaj i ten punkt należy. No i teraz te dwa punkty musimy połączyć prostą. O! I to jest wykres naszej funkcji określonej tym wzorem. To jest taka funkcja kawałkami liniowa, to znaczy, że jej wykres składa się z kilku odcinków. No i właśnie na każdym z przedziałów jest to funkcja liniowa, ale równania prostych na poszczególnych przedziałach są różne.